wspomożenie nasze w imieniu Pana. Z listu świętego Pawła do Tytusa. Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy zgodnie z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, które obiecał niezawodny Bóg przed wszystkimi wiekami, natomiast we właściwym czasie objawił swoim słowem w przepowiadaniu, które zostało mi powierzone zgodnie z poleceniem Zbawiciela naszego Boga. Tytusowi, prawdziwemu synowi we wspólnej wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Oto Słowo Boże. Usiądźcie. Jak widzicie, nie zamierzam dzisiaj wyjść poza sam adres listu. Pierwsze cztery wersety. Dlaczego list do Tytusa? Bo to jest list pasterski. Bo to jest takie słowo Boga, które nas szuka nie tylko w naszych osobistych odniesieniach do Pana, ale także w tej naszej misji, wezwaniu, powołaniu, charyzmacie. Szuka nas jako pasterzy. Pyta nas to słowo, w jaki sposób budujemy Kościół i czy czynimy to tak, jak widzi to Pan. Czy czasem nie jest tak, że budujemy Kościół jakoś obok Jego zamysłów. Jesteśmy po wczorajszej niedzieli, gdzie słuchaliśmy Jezusowej przypowieści o zaproszonych do pracy w winnicy. To jest taka przypowieść, która może zburzyć wiele naszych pomysłów co do tego, co słuszne, co niesłuszne, co sprawiedliwe, co niesprawiedliwe. Nie? Jak jest, jakimi prawami rządzi się Kościół, zaangażowanie w Kościół. Więc list do Tytusa jest napisany do człowieka, który ma budować Kościół. Wziął na siebie odpowiedzialność budowania Kościoła, który został zainicjowany przepowiadaniem apostoła narodów. I apostoł mu zlecił to dzieło budowania Kościoła. I o tym konkretnie do Tytusa mówi, jak to czynić, nie? Co jest ważne w tym budowaniu Kościoła. I to główne pytanie jest oczywiście rozpisane na szereg takich bardzo konkretnych pytań. Co jest pierwsze w tym budowaniu Kościoła? Jaka jest jego misja? Kim ma być człowiek, który ten Kościół ośmiela się budować, bierze na siebie taką odpowiedzialność? Jak tworzyć, z kogo tworzyć jakieś potrzebne w tym Kościele struktury? Jaka jest treść przepowiadania? Tych pytań tu jest konkretnych szereg. Zanim do tego adresu, to gdzieś tam się czuję też przynaglony jakoś wewnętrznie, żeby się podzielić z wami tym przekonaniem, że Pan Bóg zawsze wybiera czas
Jak szukałem daty tych rekolekcji, to naprawdę nie zastanawiałem się nad tym, czy dzisiaj, jakie dzisiaj jest święto, tylko patrzyłem, czy w ogóle mam 3 dni wolne pod rząd, nie? Wieczory, nie dni, wieczory, czy mam wolne. Natomiast to, czym my dzisiaj żyjemy, święto Mateusza Apostoła, to jest zupełnie niesłychane wydarzenie, żeby rozpocząć rekolekcje kapłańskie, nie? Dzisiaj nad tym siedziałem nad Ewangelią rano i z taką wielką siłą doszło do mnie to słowo. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I to, co w tym słowie mnie najbardziej uderzyło, to, że Jezus nie mówi, że przyszedł rozgrzeszać grzeszników, tylko mówi, przyszedłem powołać grzeszników. Myślę, że czujecie różnicę. To można kogoś rozgrzeszyć, nie? Jeśli w życiu zdarzył mu się dramat grzechu. Nie? Można mu przebaczyć, można mu odpuścić, ale Jezus mówi o czymś kompletnie innym. On mówi o powołaniu. To znaczy, że On, znając mój grzech, potrzebuje mnie do działania. On, to nie jest tak, jesteś rozgrzeszony, idź sobie gdzie chcesz, nie? Tak Kościół postępował z nawróconym Szawłem. Szawło nawrócony pod Damaszkiem przyszedł do Jerozolimy. Ktoś z nim gadał? Wszystkie drzwi były pozamykane. Skończyło się, że wrócił do Tarsu, szył namioty, nie? Czyli, no dobrze, nawróciłeś się, w porządku, nawet ci wierzymy. Wracaj do domu, szyj namioty. To nie jest Jezus. Jezus mówi do Mateusza, że go potrzebuje. Potrzebuje go jako ucznia, potrzebuje go jako apostoła, potrzebuje go w przyszłości jako ewangelistę. Wybaczenie pełne dzieje się wtedy, kiedy przed kimś otwierasz pole zaangażowania, kiedy otwierasz człowieka na wezwanie. Nie? Jest dobro, które może spełnić, jest misja, którą może podjąć. Nie? Więc Pan otwiera przed nami przestrzeń powołania. Jeśli nas zgromadzi na rekolekcję każdego po to, żeby go nawrócić, po to są rekolekcje, to nawrócenie polega na tym ostatecznie, że my lepiej widzimy tę misję, do której nas wezwał. I rzeczywiście czujemy się przez Niego zaproszeni i przynagleni, żeby w nią wejść, żeby się jej nie bać, żeby się nie bać też siebie, przy swoich grzechach, w podjęciu tej misji. Nie? Więc zaczynamy tę rekolekcję oczywiście pod patronatem świętego Józefa, bo takie jest miejsce, ale też pod bardzo ważnym patronatem apostoła, ewangelisty i celnika. Nie? Nie rozgrzeszonego, tylko wezwanego. Powołanego do misji. Przejdźmy do tego 4-wersetowego adresu listu do Tytusa. Ten list najpierw, myślę, doskonale pokazuje świętego Pawła. Kim jest Paweł? W odniesieniu do Boga, w odniesieniu do ludzi i w odniesieniu do Tytusa. Dobrze jest zobaczyć te 3 relacje. Odniesienie do Boga pokazują najpierw te zwroty początkowe. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa. Sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa. Uderzająca jest ta kolejność. Najpierw jest sługą Bożym, potem apostołem. Jest apostołem jako sługa Boga. Oczywiście w tekście greckim jest mocniej. Nie jest sługa, tylko jest niewolnik. Dulos. Niewolnik Boga.
To jest takie określenie, które Paweł czasem do siebie odnosi. Taki adres ma list do Rzymian. Nie? Pisząc list do Rzymian się przedstawia Paweł, niewolnik Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł, oddzielony dla Ewangelii Boga. Ale więc też to określenie, niewolnik Chrystusa Jezusa. Tu jest niewolnik Boga. Łagodniejszym nieco zwrotem, ale jakby na przedłużeniu tego niewolnictwa jest takie określenie więzień, związany. Tak jest na przykład zaadresowany, tak się nazywa Paweł w adresie listu do Filemona. Więzień Chrystusa Jezusa. Jest różnica w rozumieniu słowa sługa, a słowa niewolnik. Myślę, że Paweł sam pokazuje te różnice w kilku swoich tekstach. Tekst, który może najmocniej to tłumaczy, to jest pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, gdzie on mówi tak. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. I teraz, gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. To jest taki tekst, który szokuje. Paweł mówi, ja się nie podjąłem z własnej wolnej woli tego zadania. Nie była rozstrzygająca moja własna wola. Tak jakby chciał powiedzieć, jestem niewolnikiem. Zostałem jakoś zniewolony do tej misji. I ponieważ nie zgłosiłem się na ochotnika, nie robiłem po temu studiów, nie przygotowywałem się, tylko zostałem przymuszony, nałożono na mnie obowiązek, nie mam tytułu do zapłaty. Ale Paweł wyraźnie sugeruje jakiś przymus, który działa w jego życiu. On nie może nie głosić Ewangelii. Biada mu, gdyby nie głosił. To się wyjaśnia relacją, jaką Paweł składa dotyczącą jego nawrócenia w 26 rozdziale Dziejów. Jak wiecie, są trzy teksty w Dziejach, które opowiadają o nawróceniu Szawła. Nie? Oczywiście najczęściej czytamy ten z 9 rozdziału, pierwszy opis. Ale jest trzeci opis w 26 rozdziale. Gdzie Paweł mówi o tym, co go spotkało pod Damaszkiem, mówi do Heroda Agryppy. I tam pada to zdanie, które usłyszał pod Damaszkiem od Jezusa Chrystusa. Nie możesz wierzgać przeciwościeniowi. Na próżno ci wierzgać przeciwościeniowi. Tak? Czyli takie zdanie, które pokazało Pawłowi, wtedy jeszcze Szawłowi, nie stawiaj się, nie kop. Bo jak będziesz kopał, to się pokaleczysz. Nie stawiaj oporu, bo ten opór jest nierozumny. To jest właśnie ten moment, jak on wtedy pierwszy raz przeżył jakiś przymus do tego, do podjęcia misji apostolskiej. Nie? Że jakby mu odebrano pełną wolność. On nie może stanąć w poprzek temu wezwaniu, które kieruje do niego Pan pod Damaszkiem. Nie może. Nie może się stawiać, bo jak się postawi, to się pokaleczy. Oczywiście dobrze rozumiemy, że ten przymus, który on przeżywa, jest tak naprawdę wewnętrznym przynagleniem.
jest tak naprawdę wewnętrznym zobowiązaniem. Czyli Jezus nad nim nie stoi z siekierą czy z mieczem i mówi, masz iść teraz na misję. Nie? Tylko Jezus tak intensywnie działa na niego w jego wnętrzu, że on po prostu nie może inaczej. Temu, czego doświadcza, nie może się postawić wbrew. To jest, pamiętacie, to jest tak, jak jest z Jeremiaszem. Jak Jeremiasz mówi, biada mi, bo ile razy otworzę usta, to muszę krzyczeć, gwałt i ruina. Żadna frajda. Co za przyjemność stać przed ludźmi i bez przerwy mówić, że to jak żyją, to jest jeden wielki dramat, a za chwilę wszyscy pójdą do niewoli, bo jak ktoś w taki sposób żyje, jak naród żyje w taki sposób, nie ma możliwości się ostać. Nie? I to jest misja, z którą go Bóg postawił przed tym ludem. W świętym mieście, jak myślał. I w tym świętym mieście widzi tylko grzech, grzech, grzech. I musi mówić grzech, biada, biada, biada. Macie ochotę na taką misję? Nikt nie ma, on też nie miał. Więc pamiętacie ten tekst, jak mówi, powiedziałem sobie, nie będę już przemawiał. Nie będę. Tylko wtedy słowo go zaczęło palić od środka. I to słowo mu nie dawało spokoju. I Bóg, który jest tym słowem żywym, nie dawał mu spokoju. Musisz się odezwać. Musisz wejść w tę misję. Nie tak miało być. No nie tak miało być. Jest inaczej, ale nie możesz wierzgać przeciwko ościeniowi. To jest taki przymus, jaki to jest najważniejsze odniesienie, jaki przeżywa Jezus. Nie? Syn Człowieczy musi iść do Jerozolimy. Nikt mu nie każe, poza Ojcem, którego wolę odkrywa. Więc musi iść. Nie? Co święty Hieronim zawsze tłumaczy, oportet michi, nie? Potrzeba mi, to jest moja potrzeba. Wewnętrzna potrzeba. Mogę tylko w ten sposób postąpić. Inaczej postąpię jakoś wbrew sobie. Wbrew temu, do czego się czuję, ale wewnętrznie przymuszony. Do czego jestem absolutnie wewnętrznie przynaglany, przekonany. I to jest to, co się kryje w tym słowie niewolnik Boga. Doświadczył w życiu takiego spotkania z Bogiem, takiego spotkania z Jezusem Chrystusem, że teraz nie może się ustawić wbrew. Nie może. I konsekwentnie mówi także, tak, ponieważ się tak czuje przymuszony, tak się czuje wezwany, to wiemy dobrze, Paweł mówi, nie biorę za to pieniędzy. Gdybym był apostołem z własnej woli, miałbym zapłatę. Ale ponieważ czynię to nie z własnej woli, nie mam prawa do zapłaty. Jasne, że ma. Sam o tym mówi, że ma. Nie zawiążesz pyska wołowi młoczącemu. Ktoś nie zna tego tekstu? Wszyscy znamy, nie? Ale wiedząc, że ma prawo, wewnętrznie czuje, nie mogę. Nie mogę. Piotr może, wszyscy pozostali mogą. Ja i Barnaba nie. Nie możemy. Macie to jeszcze w sobie? Takie doświadczenie Boga, któremu się nie możecie postawić wbrew? Macie jeszcze w sobie takie spotkanie z Jezusem, któremu się nie możecie sprzeciwić? Bo jest tak intensywne, bo jest tak ważne, bo jest tak określające wszystko, co dla ciebie w życiu jest istotne. Macie takie przynaglenie wewnętrzne do tej misji, którą żeście dostali, każdy z nas kiedyś, nie wiem,
5 lat, czy 20 lat, 50 lat temu, 30 lat temu. To jest to, z czego w ogóle wynika misja Pawła. Nie, nie będziesz wierzgał. Jakbym odrzucił tę misję, to się pokaleczę. Nie mogę jej nie podjąć. Czy to jeszcze we mnie jest, nie? Czy to jeszcze we mnie jest? Takie spotkanie z Jezusem, które jest w najlepszym tego słowa znaczeniu zniewalające. Nie postępuję wedle własnego widzimisię. Nie, to nie jest tak. To jest tak, że nie mogę inaczej. Bo tak istotne jest to spotkanie z Jezusem. Nie mogę inaczej. Jest teraz takie modne określenie, też słychać je w gronie księży, że ktoś się wypalił zawodowo. Nie? Okej, podrążmy to. To znaczy, co się wypaliło? Co się wypaliło? Tak naprawdę to się musiało wypalić to spotkanie z Jezusem, które przestało być doświadczeniem żywym. Znaczy ten Jezus, którego spotykasz, on już nie jest w tobie tym ogniem, który cię zapala i cię nie niszczy. Jak Mojżesza na pustyni. No to się musiało wypalić. To określenie niewolnik, ono odsyła do tekstu ewangelicznego. Kiedyś mnie ten tekst bardzo uderzył, tym bardziej, że on też pozwala nam przejść do drugiej relacji ważnej w życiu Pawła, to jest odniesienie do ludzi. Mateusz 24:45. Mateusz 24:45. Jak myślisz, kto jest tym sługą, ale tam jest oczywiście dulos, więc kto jest tym niewolnikiem, którego ustanowił Pan nad swoją rodziną? Tak dosłownie trzeba by ten werset przetłumaczyć. To jest do Piotra, nie? Pamiętacie, Piotr się pyta, czy to mówisz do nas, czy do wszystkich? Jezus mu odpowiada takim pytaniem, jak myślisz, kto jest tym niewolnikiem, którego Pan ustanowił nad swoją rodziną, żeby jej rozdawał żywność we właściwym czasie. Też określenie niewolnika, nie? Dulos. To, co jest uderzające w tym tekście, to, że Paweł i my, jeśli się odnajdujemy w tym tekście Jezusowym, Piotr, ciekawe, że to jest do Piotra, nie? Piotr, czy ty jesteś niewolnikiem mojej rodziny? Już wyżej niż Piotr nikt nie siedzi w kościele, nie? Więc dlatego Piotr, czy ty jesteś niewolnikiem mojej rodziny? Bóg ma swoich krewnych. Bóg ma swoją rodzinę i dba o nią, troszczy się o nią. Chce, żeby ta rodzina dostawała jeść w każdym właściwym momencie. I teraz do obsługi tej rodziny potrzebuje niewolnika. Piotr, kto jest tym niewolnikiem? Czyli to jest pytanie retoryczne. Jezus ma nadzieję, że Piotr jest w stanie pokazać palcem na siebie. Pewnie dzisiaj Jezus ma nadzieję, że każdy z nas jest w stanie pokazać palcem na siebie. Że się czuje tak jak Pan, niewolnikiem Boga, ale Bóg, który jest moim Panem,
każe mi obsługiwać swoją rodzinę, swoich krewnych. Czy pamiętacie taki tekst, czytamy go we wspomnienie świętego brata Alberta, taki fragment homilii kardynała Wojtyły, zupełnie niesamowity fragment, gdzie przyszły papież mówi tak, że ten Bóg, który najpierw powalił brata Alberta na kolana przed sobą, zaraz potem kazał mu klęknąć przed człowiekiem. Więc to zdanie Jezusowe ustawia bardzo relacje między nami a całym Kościołem, a wiernymi. Wierni w Kościele są rodziną Boga. A my jesteśmy przez Niego ustanowieni niewolnikami do obsługi tej rodziny. Tu w tym liście, w adresie listu do Tytusa, jest uderzające. Uświadamia Paweł sobie i Tytusowi, że jest apostołem Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych. Według wiary wybranych Bożych. Czyli ci, wśród których Tytus ma pełnić misję apostolską po Pawle, ci ludzie na Krecie, bo list jest, dobrze wiecie, że skierowany do wiernych na Krecie. Ci ludzie są nazwani wybrańcami Boga. Wybrańcami. Można by też przetłumaczyć prawie, że ulubieńcami Boga. Bóg ma ludzi, których w szczególny sposób dla siebie wybrał. Są jego faworytami. I to są wszyscy po kolei wierzący na Krecie. Czujecie, że to jest zupełnie inny porządek niż ten, który my na co dzień przepowiadamy? Kto jest wybrany? W naszym rozumieniu. No jak to kto? Widać kto. My jesteśmy wybrani. Przecież od pierwszego wejścia do seminarium bez przerwy nam tłumaczyli, jak jesteśmy wybrani. Szczególnie wybrani, nie? Nie zapomnę pierwszego, uczył nas metodologii pracy naukowej, świętej pamięci, misjonarz już, ksiądz Matras, przyszedł na pierwsze zajęcia i mówi, proszę księży, my wszyscy, gdzie oni są, nie? Wszyscy w garniturach pod krawatem. Proszę księży. Nie? I rośliśmy 6 lat w poczuciu wybrani, szczególni. Nie? Szczególni. Nie? Wszystko, co robią, jedno wielkie cierpienie dla Boga. Nie? Paweł mówi kompletnie w innych kategoriach. Wybrani są wierzący. Oni są ulubieńcami Boga. Bóg ich wybrał dla siebie. Bóg ich wszystkich kocha. Bóg ich wybrał do wyjątkowej relacji ze sobą. Nasze apostolstwo jest dla nich. Nasze apostolstwo jest wpisane w ten wybór ze strony Boga. To znaczy, my mamy pokazać tym ludziom, że oni są wybrańcami Bożymi. To my mamy pokazać tym ludziom, jak bardzo Bóg jest w nich zakochany. Jak są dla Niego ważni. To nasza misja apostolska jest wpisana w ten Boży wybór. I to tak naprawdę znaczy pojęcie, którym się chętnie posługujemy, kapłaństwo służebne. Kapłaństwo służebne. Wobec kogo służebne? Wobec kogo służebne? Odpowiedź jest prosta. Czy prosta, nieprosta, bo Sobór ją odkrył tak naprawdę. Nie? Po wielu latach ją odkrył. Że
nasze kapłaństwo jest służebne wobec królewskiego kapłaństwa ludzi wierzących. Nie jest służebne wobec Boga. To najprościej powiedzieć, komu służysz Panu Bogu? Ciekawe. Ciekawe, kto bardziej. Ty jemu, czy on tobie. Pewnie, że chcemy Bogu służyć. Każdy z nas chce. Ale on mówi, tak jak do brata Alberta, klęknij przed tym człowiekiem. Usłuż jemu. To jest moja rodzina. To jest ktoś, kogo wybrałem. Pokaż mu, że ja go wybrałem. Pokaż mu, że ja go kocham. Pokaż mu tym, jak ty do niego się odnosisz. Żeby on zrozumiał moje odniesienie do niego przez to, w jaki sposób ty go traktujesz. Jak był już za papieża Franciszka rok miłosierdzia, było spotkanie kapłanów w Rzymie. Zapamiętałem to bardzo mocno, ponieważ arcybiskup Fisichella mnie poprosił, żeby powiedzieć konferencję do księży, którzy przyjadą z Polski. Z Polski i, no i z krajów Europy Środkowej, takich, którzy potrafią polski zrozumieć. Tam było trochę Słowaków, Czechów, trochę Litwinów, naszych braci, bo oni polski znają, więc grono było dość duże. I temat, który mi zadano, był właśnie taki, co na temat kapłaństwa mówi Sobór Watykański II, choćby w Presbyterorum Ordinis. Pamiętam, że wtedy pierwszy raz przeczytałem ten dokument, żeby go zrozumieć dla siebie, a nie zdać na egzamin. Nie? I największym moim odkryciem było to. Kapłaństwo służebne jest służebne w stosunku do królewskiego kapłaństwa ludzi wierzących. Tak słuchajcie, to jest w obrzędzie święceń. Przyjmij dary ludu Bożego, które mają być ofiarowane Bogu. Kto ty jesteś? Ty jesteś rękami. Bierzesz to, co oni przynoszą, dajesz Bogu. Liczy się relacja między nimi a Bogiem. A ty jesteś na służbie tej relacji. Jesteś służebny wobec ich kapłaństwa. Nie? I pamiętam, mówiłem. 3 kwadranse trwała konferencja, a po niej przyszedł do zakrystii poważny bardzo ksiądz. Przedstawił się, że jest ojcem duchownym jednego z polskich seminariów, bo tam w ogóle byli też klerycy z przełożonymi z niektórych seminariów w Polsce. Na szczęście nie zapamiętałem, od razu zapomniałem, z jakiego był seminarium. I powiedział mi tak, jak tak będziemy mówić o kapłaństwie, to już nikt do seminarium nie przyjdzie. I ja pamiętam, popatrzyłem na niego, mówię tak, ojcze, jestem przekonany, że się głęboko mylisz i niczego nie rozumiesz z młodych ludzi. Bo nie wierzę, że młody człowiek nie jest idealistą. Jak młody człowiek nie jest idealistą, to coś mu się podziało z młodością. Nie. Młodemu się nie obniża poprzeczki. Młodemu się zawsze stawia poprzeczkę wyżej, żeby trochę poćwiczył, aż skoczy ponad. Ale to zdanie zapamiętałem, jak tak będziemy mówić o kapłaństwie, to nikt nie przyjdzie do seminarium. Na litość boską, to jeśli inni przyjdą do seminarium, to po co? Do jakiego kapłaństwa? No bo nie do tego, o którym mówi Jezus Chrystus w Ewangelii. Nie. Trzecie odniesienie to jest odniesienie do Tytusa. Tytusowi, prawdziwemu synowi, według wspólnej wiary. Ale tak jak tamta relacja apostolska w stosunku do ludu była, pamiętacie, potwierdzona wiarą tych ludzi, to takie niesamowite to jest w ogóle, że apostoł Jezusa według wiary wybranych Boga. Więc Paweł jest przekonany, że tym ludziom, do których Tytus jest posłany, do których on był posłany, kiedy zbierał ich w Kościół,
tym ludziom nie zabraknie wiary. Nie, oni właśnie swoją wiarą rozpoznają w nim apostoła. Nie? Rozpoznają. Teraz on też we wierze rozpoznaje relację, która jest między nim a Tytusem. Jaka to jest relacja? To jest relacja ojca do syna. To jest mój, można by też przetłumaczyć, prawy syn. Prawy, z prawego łoża. Nie? Legitimis. Prawy syn. O Tymoteuszu też tak pisze święty Paweł, że jest jego prawym synem. Tak się zaczyna pierwszy list do Tymoteusza. Prawym synem we wierze, to znaczy wiara konstytuuje takie relacje między nimi. Wiara konstytuuje takie relacje między Pawłem a Tytusem, między Pawłem a Tymoteuszem. Syn. Syn. Oczywiście inne listy świętego Pawła znają też jeszcze inne określenia Tytusa. Najwięcej na ten temat jest w drugim liście do Koryntian. To jest w ogóle taki list, nie, który Paweł pisał płacząc nad tym, co się dzieje w Koryncie, między nim a Kościołem w Koryncie. A Tytus był człowiekiem, którego wtedy Paweł mógł wysyłać. Nie, wtedy Tytus się okazywał najbliższym człowiekiem Pawła, którego mógł posłać z najtrudniejszą możliwą misją. Nie? Do ukochanego Kościoła, który właściwie Pawłowi wypowiedział posłuszeństwo i wszystko. Nie? No więc w tym drugim liście do Koryntian Tytus jest nazwany brat mój. Potem koinonos, to nie jest łatwe do przetłumaczenia. Koinonos, to znaczy, no można powiedzieć wspólnik, no ale to wspólnik brzmi rozmaicie, nie? No. Ale ktoś, z kim masz poczucie głębokiej wspólnoty. Nie? Koinonia. Potem jest jeszcze określenie synergos. Czyli właściwie, no tu mamy nasze polskie słowo synergia. Jest ktoś, kto wspólnie działa. Syn, ergon to jest dzieło, nie? Współpracownik, ale jest wspólnota w działaniu. Ale zwłaszcza te określenia syn i brat pokazują, że między nimi jest relacja, która nie wynika wyłącznie, nie wiem, z podległości hierarchicznej, bo ten jest apostoł, a ten jest teraz jego następca. To pewnie o co innego chodzi. Tytus jest synem Pawła i Tymoteusz jest synem Pawła najpierw dlatego, że od niego otrzymali wiarę i zapewne jednego i drugiego ochrzcił. I to od razu nam pokazuje, że w Kościele nie idzie o nic innego, tylko o przekaz życia. Ale to, co jest najbardziej tu istotne, to jest to, że ta relacja, która jest między nimi, to nie jest relacja tylko jakiejś podległości zawodowej. To są głębokie więzi. To są więzi nieusuwalne. To są więzi trwałe. Nie przestajesz być ojcem i nie przestajesz być synem. Rodzice mogą się zestarzeć, dalej jesteś synem. Rodzice mogą umrzeć, jesteś synem. Ty możesz mieć 70 lat, jak żyją twoi rodzice, to są dla ciebie ojcem i matką. To jest relacja, która nie ustaje. Więc to jest taki temat, do którego da Pan Bóg wrócimy jutro. Teraz go chcę zostawić, bo jeszcze chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ale do tego wrócimy jutro, bo jeśli Paweł o tym pisze zaraz na początku, pisze w adresie, uświadamia Tytusowi jego synostwo wobec siebie, nie? To pokazuje, że od tej relacji bardzo dużo zależy. To, czy
Tytus faktycznie uporządkuje te sprawy Kościoła na Krecie, czy je naprawdę poprowadzi, nie? To zależy także źródłowo od tego, co go łączy z Pawłem. Jakie są te relacje między apostołami, między tymi, którzy odczytali tę misję? Jaki rodzaj wspólnoty jest między nimi? Bo to jest istotne dlatego, żeby Kościół na Krecie mógł się rozwinąć. Do tego wrócimy jutro. To jest o Pawle. Pawle w stosunku do Boga. Pawle w stosunku do ludu Bożego na Krecie. Na pewno to słyszeli. Bo nikt nie wierzy w to, że ten list był napisany do Tytusa tak, że Tytus przeczytał i schował. Nie? Żeby, broń Boże, ludzie nie usłyszeli, że są wybrani przez Boga. Nie? Uśmiecham się trochę, bo wczoraj napisałem list do diecezji łódzkiej, to byli księża, którzy go schowali. Nie? Bo nie daj Bóg, żeby ludzie usłyszeli. Bo jak przeczytają, to będą musieli coś zrobić. Pewnie tak nie było. Pewnie Tytus przeczytał ten tekst w zgromadzeniu ludzi. Z przerażeniem pewnie, co teraz będzie, oni są wybrani, a ja niewolnik, nieźle, nie? Paweł, kim jest? Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu, jakie jest jego zadanie. Bo to jest w tym adresie. Co jest zadaniem Pawła? Więc zadaniem Pawła jest przepowiadanie. Jest przepowiadanie. Oczywiście tu jest niesłychanie ważne słowo greckie kerygma. Zadaniem Pawła jest i zadaniem Tytusa jest kerygma. Co to jest kerygma? To jest Boże Słowo w przepowiadaniu. Objawił swoje Słowo w przepowiadaniu. Kerygma to nie jest Słowo o Bogu. Kerygma to jest Słowo Boga w wydarzeniu, jakim jest przepowiadanie. To jest Słowo Boga. I Paweł mówi, że to Słowo zostało mu powierzone. Albo niektóre przekłady mówią zawierzone. Zawierzone. Bóg nam zawierza swoje Słowo, które mamy wypowiedzieć. Albo jesteśmy temu zawierzeniu Boga wierni. Sprostamy temu zawierzeniu Boga, albo temu zawierzeniu Boga się sprzeciwimy, albo go nadużyjemy. Można nadużyć tego zaufania. Czyli głosić jako słowo Boga coś, co nim na pewno nie jest. Nie? W najlepszych intencjach. Bardzo wiele seminariów w Polsce wspiera taka Fundacja holenderska Totus Tuus. I pamiętam, jak rozmawiałem z założycielami tej fundacji, to mówili o tym, że są z takiej parafii w Holandii, gdzie już jako pierwsze i drugie czytanie na Eucharystii to się czyta fragmenty Małego Księcia. Nie? No Ewangelię to jeszcze biorą z lekcjonarza, ale no, to Mały Książę to lepszy tekst jest w ogóle, nie? Taki tak trafia, nie? I przedstawiasz, może nawet w dobrych intencjach, nie wiem w jakich, nie? Jako Słowo Boga, coś, co nim nie jest. Nie? Mówię o Holendrach, bo nie chcę mówić o Polakach. No. Bóg nam zawierzył swoje Słowo w przepowiadanie. Nie? Swoje Słowo w przepowiadanie. I to Słowo jest przede wszystkim Słowem obietnicy. Nie?
Ale zanim do tej obietnicy, to jeszcze to uchwyćmy, bo jeśli rzeczywiście w naszym przepowiadaniu wydarza się Słowo Boga, to to oznacza, że to Słowo ma swoją siłę. To Słowo jest stwórcze. To Słowo nie jest tylko informacją, jedną z wielu. Słowo Boga to nie jest informacja. Słowo Boga to jest formacja. Bóg Słowem tworzy. Słowo Boga ma moc. Jak Jezus przepowiadał, to w synagodze w Kafarnaum wszyscy mówili: nowe słowo, nowa nauka z mocą. Nawet nie zapamiętali, o czym mówił, tylko zapamiętali, że to słowo miało siłę. Nie, to słowo miało siłę. To jest słowo, które sprawia. Nie? Sprawia. I bardzo ważne, zobaczcie, w tych czterech zdaniach dwa razy było powiedziane o Bogu, raz o Bogu, raz o Jezusie Chrystusie, że jest Zbawicielem. Nie? Bo to jest słowo, które przychodzi od Zbawiciela. Od tego, który wyzwala. Soter, wyzwoliciel, Zbawca. Nie? Trzeba widzieć, że to jest słowo, które przychodzi od Zbawiciela. Znaczy ono ma właśnie, jaką ma moc? Zbawczą, wyzwalającą. Ta wiara jest nam bardzo potrzebna. Ta wiara jest nam bardzo potrzebna. Kerygmat ma siłę, która nie płynie od nas. Nie bierze się stąd, że jesteś inteligentny albo nauczyłeś się teologii, albo jesteś wybitnym kaznodzieją. Kerygmat ma siłę, która jest z Boga. To jest słowo Boga w przepowiadaniu. Co kerygmat sprawia? Paweł mówi, że kerygmat daje nadzieję. W nadziei życia wiecznego, które obiecał niezawodny Bóg przed wszystkimi wiekami, natomiast we właściwym czasie objawił w swoim słowie w przepowiadaniu, które mi zostało zawierzone. Nie? To słowo Boga, które jest mi zawierzone, jest obietnicą, która daje nadzieję, bo to jest obietnica życia wiecznego. I tę obietnicę, mówi Paweł, Bóg złożył przed wiekami. Co się właściwie wydarza wtedy, kiedy jest kerygma głoszona? Co się wydarza? Wydarza się to, że Bóg w tej chwili ogłasza i sprawia to, co przed wiekami pomyślał o człowieku. Każdego z nas Bóg przed wiekami widział. Każdego z nas przed wiekami pomyślał. Każdym z nas przed wiekami się zachwycił. W każdym z nas, mówiąc językiem Nowego Testamentu, w każdym z nas przed wiekami widział obraz swojego jedynego Syna. W każdym z nas. Od wieków Bóg to wie o mnie, że ja noszę w sobie obraz Jego jedynego Syna. Bóg to wie o mnie od wieków. Takim mnie poznał. I kerygma to jest to, że on mi w tej chwili to ogłasza, że to jest prawda, że to jest wydarzenie, to się teraz może wydarzyć. Dlaczego? Bo on jest Zbawicielem. I dlatego ta obietnica się może na mnie spełnić. Może się na mnie spełnić życie wieczne. To nie chodzi o to, że będę żył bez końca, tylko chodzi o to, jak. Że mogę mieć w sobie życie jedynego Bożego Syna. O to idzie.
To jest ta misja, która jest zawierzona Pawłowi, zawierzona Tytusowi, zawierzona nam. O każdym z tych ludzi, którzy są wybrani, to właśnie wiemy, że w każdym z nich Bóg widzi swojego jedynego Syna. W każdym z nich. Dzisiaj miałem taki moment, przyszedł do mnie ksiądz, ani od was, ani z Łodzi. Z Polski przyjechał. Wszystko jedno skąd. Jest zasuspendowany, jest alkoholikiem. Nie, i chciałem porozmawiać z księdzem arcybiskupem, choć przez chwilę. A potem wyjął jedną z moich książek i mówi, niech mi ksiądz tu wpisze jakieś słowo dla mnie. Niech mi ksiądz tu wpisze. Oczywiście rozmawialiśmy nie tylko o tym słowie, rozmawialiśmy też o innych rzeczach ważnych, jak mu pomóc, nie? Ale niech mi ksiądz tu wpisze słowo. No i napisałem mu takie słowo. Dary i wezwanie Boże są nieodwołalne. Nie. To jest kerygma. To jest kerygma. W tej chwili ogłosić mu to, jak go Bóg widzi od wieków. Jak go widzi obdarowanego, jak go widzi w łasce kapłaństwa, która jest nieodwołalna. Bóg nie cofa wyboru, nie? To jest nasza misja. I tu nie chodzi o jakieś... Tu właśnie chodzi o nadzieję. Nadzieja bierze się z obietnicy. Obietnica Boga jest taka, takim, jakim Cię widzę od wieków, takim możesz być i to się może stać teraz. Tu jest gra słów, która jest możliwa tylko wyłącznie w greckim tekście, w polskim nie jest możliwa. Nie? Są czasy przedwieczne, w których Bóg złożył tę obietnicę i są momenty obecne, w których ona jest przepowiadana. Nie? Tu jest kairos. Słowo, nie? Tak jak wcześniej są chronoi, nie? Czasy przedwieczne, nie? Płyną sobie czasy przedwieczne, nie mamy bladego pojęcia, czym się mierzy czasy przedwieczne, nie? Ale mamy absolutne pojęcie, że teraz jest moment, kairos, teraz jest moment, w którym ta obietnica odwieczna, ona się teraz wydarzy. To jest i z tego płynie nadzieja dla człowieka, z tego płynie nadzieja, nie? To jest to, co jest zawierzone Pawłowi. To jest to, co jest zawierzone Tytusowi, nam. To jest Boża inicjatywa. To jest to, co Bóg chce objawić. Teraz. Nie? I te momenty, które jeszcze... Nie chcę się w tych wszystkich dygresjach pogubić, ale te cztery zdania są tak niesamowite, że można by, myślę, całe rekolekcje na nich powiedzieć. Nie? Te momenty są nazwane własnymi momentami Boga. Hieronim to przetłumaczył temporibus suis. Nie? Bóg ma swoje czasy tutaj, swoje momenty tutaj. Nam się ciągle wydaje, że to nie jest moment Boży. Te rekolekcje, to jest moment Boży czy nie? To jest moment Boży. Bóg to jest Jego czas, to jest Jego chwila. Musimy, słuchajcie, myśleć, mówić takimi kategoriami, bo to są kategorie Boże. To są kategorie Boże. To jest... Po stronie Boga jest inicjatywa objawienia, wypowiedzenia słowa w przepowiadaniu, słowa z obietnicą, słowa budzącego nadzieję, słowa, w którym przychodzi łaska zbawienia. Nie? Jak my tego nie podejmiemy, to będziemy ciągle co robić? Będziemy ciągle reagować i mówić
będziemy ciągle mówić o tym, co nam jest narzucane, nie? Jeszcze na to odpowiedz, jeszcze na tamto odpowiedz, jeszcze na tamto odpowiedz, na siamto odpowiedz. I my od dłuższego czasu już w ten sposób się zachowujemy. Ciągle nasze przepowiadanie, nasze głoszenie to jest reakcja na. Reakcja na. Gdzie jest nasza inicjatywa? Nasza inicjatywa nie jest nasza. Jest słowo Boga w wydarzeniu przepowiadania. To jest inicjatywa Boga. Włączyć się w tę inicjatywę Boga. Z tym wyjść. Nie? Z tym wyjść. Są bardzo ważne pytania. Kiedy ostatnio ogłosiłem chrześcijaństwo jako nadzieję? Kiedy przepowiadałem chrześcijaństwo ostatnio jako nadzieję? Nie. Kiedy ostatnio z Eucharystii, którą sprawowałem, ludzie wyszli z nadzieją? Z jakąś radością, z jakąś odzyskaną siłą, chęcią do życia. Nie? Można inaczej, można sobie postawić pytanie, kiedy sam ostatnio słyszałem kerygmę? Kiedy sam to usłyszałem? Że Bóg złożył mi obietnicę odwiecznie. I jest tej obietnicy wierny. I z tą obietnicą idzie jego działanie zbawcze, nie? Wyzwalające. I że ja sam sobie mogę, nie, to przepowiedzieć. Sam. Wydarzenie paschalne, nie? W przepisach żydowskich co do Paschy jest taka zasada, że nawet gdyby rabin sam jadł Paschę, to sobie ma powiedzieć na głos Hagadę. Nie do innych, do siebie. Nie. Powiedz sobie całą historię o wyzwoleniu. Sobie powiedz. Nie. Udziel głosu Bogu, żeby wypowiedział swoje słowo o tobie. Do ciebie. Udziel mu tego głosu. Kiedy to się ostatnio działo? Kiedy? Papież Franciszek w Ewangelii Gaudium mówi o tym, że kerygmat jest pierwszy. Pierwszy to znaczy zawsze fundamentalny. Nie? Zawsze fundamentalny. Na każdym etapie życia jest kerygmat. Cokolwiek zaczynasz nowego, kerygmat. Musi być ten fundament. Zostałeś wikarym w nowej parafii. Musisz usłyszeć kerygmat. A nie to, ile tam jest ludzi, jaka szkoła. Zostałeś proboszczem. Musisz usłyszeć kerygmat. A nie jaki jest stan finansów tej parafii. Pierwsze pytanie księdza, który dostaje nominację na probostwo, to jest o stan kasy w tamtym miejscu. Wiem z ankiet, które wypełnili łódzcy księża, bo kaliscy by inaczej napisali. Pierwsze, czy parafia nie ma długów, nie? Pierwsze, potrzebujesz usłyszeć kerygmę. Bo na czym zbudujesz ten kościół jako proboszcz, jako pasterz? Na czym? Na czym? Bez fundamentu. To jest tak niesamowite, bo niektórzy mówią, list do Tytusa niekoniecznie jest Pawłowy, bo w nim nie widać jakiejś wielkiej treści teologicznej. Paweł miał wyczucie, że pisze do człowieka,
który był jego uczniem już dobrych kilkanaście lat. I wszystkie te treści ważne miał w sobie. Więc wszystko, co Paweł potrzebował, to w najbardziej skondensowanej formie mu przypomnieć. I w tych czterech zdaniach jest wszystko, co jest istotne. Jest wszystko. O Bogu, o naszym odniesieniu do Niego, o naszym odniesieniu do ludzi i o naszej misji. Nie? Misją jest wypowiedzieć w przepowiadaniu słowo Boga. Zbawcze, niosące nadzieję, z obietnicą, wypełnianą właśnie. Potem jest czas na wszystko inne. Potem jest czas na wszystko inne. Ale bez tego nic się nie wydarzy. Nie? Proszę księży, tyle było dzisiaj za długo. Obiecuję, że jutro będzie krócej. Jeszcze nigdy nie dotrzymałem takiej obietnicy. Ale będzie krócej. Więc bardzo wam dziękuję. Po pierwsze wam bardzo dziękuję za obecność. Ona mnie jest bardzo potrzebna i mnie bardzo też buduje. Bardzo wam dziękuję. No i bardzo mi miło jest zaprosić na to, za co i tak zapłacił ksiądz Jacek. Ale spotkanie nawet takie chodzone przy stole nie mierzy się ceną, tylko zupełnie czym innym. Więc kto ma trochę czasu jeszcze, zdaje się, że ja mam najdalej do domu, więc a ja się na chwilę tam wybieram. Więc myślę, że wszyscy też możecie przyjść. Zmówmy Ojcze nasz. Niech każdy modli się za tych ludzi, którym posługuje. Też może niech każdy się modli za tych, o których wie, że ta modlitwa jest im bardzo potrzebna. Mówmy razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ze złego. Amen. Święty Józefie, święty Mateuszu, Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pochwalony Jezus Chrystus. Życzę dobrej.